Piękne Piotrek, te autko, piękna pogoda. To dzisiaj w pięknych okolicznościach pogody porozmawiamy o tej audiczce bardzo wyjątkowej. Także demonstruj, mój drogi. Maseczkę podnoś i elegancko mów, co my tu mamy. Dzisiaj mamy popularne auto, Audi A4. Tutaj akurat z silniczkiem dwulitrowym, 25-zaworowym. Co, tutaj mamy zamontowaną fajnie instalację BRC, Sequin 24. A przepraszam, tu będzie pokrywa, czy nie ma oryginalnej pokrywy? Tutaj nie ma? Jest tutaj taka malutka, miniaturka? Jest, miniaturka, taki dekielek mały. Czyli nie ma co specjalnie tam eksponować. Dobra, o Jezu, ile tu kabli, ile to wszystko. Jaka koronkowa robota. Dobrze, nie przerywam ci już. Patrzę tutaj, czy co, też trzeba będzie gdzieś, o, tu widzę, części, będę zoomować. Jedziemy, Piotruś, mniej śmiechu, więcej wiesz o instalacjach. Dobrze, więc tak jak widać z góry, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to są wtryskiwacze gazowe. Bo pierwszy raz, wiesz co, zrobimy tak, pierwszy raz pokażemy z góry. Niech klienci widzą, jakie fajne wtryskiwacze. Dobrze. Czemu BRC? Bo klient życzył, bo my chcieliśmy. Klient chciał dobrą instalację w bardzo dobrej cenie i bardzo dobrą jakościowo. No to super. No to w takim razie rozumiem, że w tych kryteriach... Ta instalacja akurat spełnia te wszystkie kryteria. Czyli z czystym sumieniem możemy klientowi polecić jako coś niezawodnego. Zgadza Dobrze, się. Wspaniale. Następnie co pokażemy? Tutaj widzimy filtry, filtr fazy lotnej. Tak, czy ostatnio się nauczyliśmy w Citroenie, nie, tak, Citroenie C3 Picasso, że to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. O, a tutaj mamy filtr fazy ciekłej. Dobra, tutaj schowany, wypatrzyłam tutaj coś. Tutaj poniżej mamy komputer od instalacji gazowej. A powiedz mi, jaki on ma, komputer ma jakie funkcje? Mógłbyś nam tu przybliżyć, co to za funkcja jest, co on robi, taki komputer, na co on jest nam potrzebny? Komputer nam jest potrzebny do płynnej zmiany paliw między benzyną a gazem i odwrotnie i ma za zadanie naśladować pracę benzyny, tutaj podając, sterując wtryskiwaczami gazowymi. Aha. Tak, żeby były wszystkie zachowane parametry. Rozumiem. Takie same jak na benzynie. A, rozumiem, czyli jak tutaj tak, podaje... Może tak jakby kopia komputera benzynowego, czyli jakby, wykorzystaniem gazu. Tak, chodzi o to, żeby jakby system LPG działał w absolutnej podległości systemowi benzynowemu, zachowując te parametry jezdne, prawda? Tak, zgadza. Równe na obu paliwach. Fajnie. Czyli tutaj jest precyzyjnie bardzo to zamontowane. Czy jest jakiś element, któremu powinniśmy się przyjrzeć? Tutaj akurat nie widać. Nie będzie specjalnie widać. Tam poniżej jest reduktor. No nie mów, że znowu dałeś tak reduktor, że ja nie będę w stanie nic tam... Poczekaj. No niestety w tym aucie, ojej, w tej wersji silnikowej tutaj nie ma miejsca. Czekaj, no bo wiesz co, tym razem już chyba nic nie przybliżę. Chociaż mi się nie uda złapać. Nie wiem, jest tam, no, widzę... Blaszkę widać. No ty, blaszkę widać, ale... I tam na blaszce widać coś srebrnego, czyli to jest ten komputer. Reduktor. Oj, przepraszam, to jest reduktor. Dobra. Dobra. Wszystko? Wszystko. Wszystko. Czyli tutaj w takiej wnęce pod kierownicą zamontowaliśmy, ja tutaj pokażę, żeby to było widać, czyli tu jest kolumna kierownicy, a tu elegancko wchodzimy w taką wnękę, gdzie mamy przełącznik. Tutaj klient sobie życzył takie miejsce, tak? Tak. Dawno tego nie widzieliśmy na filmach. Zawsze nasi klienci, jak wykonują montaż instalacji gazowej, dostają takie pokrowce na koło zapasowe. One są właśnie ładnie zapakowane i albo zostawiamy w domu, albo sobie je pakujemy, jeżeli jedziemy w trasę. Tak. Tutaj akurat jest pełnowymiarowe koło. Tu jest pełno, a mogą być dojazdówki, prawda? Tak. Dobra, i na te pokrowce, szanowni państwo, mamy. Piotruś tylko upara się z tym kołem i elegancko. A tu mamy zbiornik. Tu jest jeszcze jakaś taka pokrywa. A, rozumiem, tak. Tu jest jedna i druga pokrywa. Dobrze. Ja szybciutko nagram, żebyś nie musiał dźwigać tego koła. Tu jest 53 litry zbiornik, czyli taki standardowy, zawarty w cenie. I tutaj klient na nim zrobi, jak myślisz, jaki dystans?
No przynajmniej z 350 km. Rozumiem. A czy już te dane, to wiesz, Piotruś, zawsze uśredniamy, bo to tak naprawdę no, wszystko się, zależy, tak, zależy od klienta. Jak użytkuje auto. Chociaż jakby tutaj przeliczę, jak mocniej jeździ i bardziej eksploatuje, to i więcej oszczędności z tego tytułu klient będzie posiadał, prawda? Bo tak. Normalnie przy średniej właśnie eksploatacji samochodu, jeżeli zaoszczędzi 270 zł na 1000 km, to jest to imponująca kwota, prawda? Tak, zgadza się. To już można kaskę już zaoszczędzić. Ty, słuchaj, puszczam cię już, pobitny, trzymasz zbiornik, podłogę i w ogóle jeszcze musisz odpowiadać na pytania. Mężczyzna, a widać podzielną uwagę, ma. Luks i jeszcze zostaje nam tylko, mój drogi, co? Wlew. Wlew i jesteśmy w domu. I za momencik oddamy klientowi autko. Wlew tutaj mamy standardowo pod klapką. Czyli w standardzie klient od nas dostaje pod klapką, fajne rozwiązanie, elegancko zabezpieczone, czyli wystarczy po tankowaniu zamknąć klapkę i już Audi jeździ na gazie. Dziękuję.